Ale tu bardziej się głosuje na PiS czy na Platformę? To myślę, że na PiS. Głównie proste podatki. Ja pracuję w urzędzie i nienawidzę urzędów. Nienawidzę po prostu urzędów. Jak idę do urzędu skarbowego, idę do urzędu, kiedyś jak szedłem do urzędu pracy czy coś, po prostu i jeszcze to ścinanie ludzi po prostu ze stołków, po znajomościach, kumoterstwo i tak dalej. Generalnie nie lubię PiS-u. Szydłowiec w województwie mazowieckim i na ziemi radomskiej. Korzenie sięgają XV wieku. Przed wojną większość mieszkańców stanowili tu Żydzi. Ośrodek wydobycia piaskowca. Cała gmina z łatwością zdobywa kolejne tytuły. Fair play czy przyjaznej inwestorom. Ale rzeczywistość rynku pracy jest trochę bardziej skomplikowana. A jakie są nastroje polityczne przed wyborami tutaj? Ciężkie. No, ciężko wybrać, czy ciężko... Jeżeli chodzi między ludźmi, no to widać taką nienawiść. Widać, że... Nienawiść? Mocne słowo. No tak, no, bo jedni są za jednymi, drudzy za drugimi i potrafią się na ulicy nawet wyzywać, no więc może w dużych miastach... Serio? Tego... Widziała Pani takie sytuacje, że ludzie z powodów politycznych się wyzywali na ulicy? Dlatego mówię, jakieś kłębiące się emocje tutaj wiszą. No to starsze panie, więc... No. Wiadomo, jedna chce więcej czternastek, druga chce, nie wiem, czego. Naprawdę fajne małe miasteczko, bardzo spokojne. Ja, żyje się, bo się musi żyć. No. Spokojnie, przyjemnie. No, na razie nie ma na co narzekać. Podobno bezrobocie duże. No jest, no. Ja też. Też? Szuka Pan pracy? Nie, ja jestem już na rencie. A, no to jeszcze. Ale bida. Ta renta. Bida. Bida. Kraj wybiera interia w terenie. Konstruujemy taką mapę wyborczą z najciekawszymi punktami na mapie. Dla nas najciekawszymi. Zastanawiamy się, jak głosują mieszkańcy. Dzisiaj jesteśmy w Szydłowcu. Tutaj bezrobocie jest absolutnie rekordowe w skali kraju, a my jesteśmy ciekawi, jak wpływa to na wybory, również te przy urnach mieszkańców. W rządzie się dobrze żyje, jak są pieniądze. O. Mój znajomy w ciągu miesiąca zmienił pracę 3 razy. Nie miał problemu ze znalezieniem tej pracy. Tutaj znalazł pracę bez problemu. Tutaj znalazł pracę bez problemu, tak. No tu kurde, wie pan, jak jest mała emerytura, to co? Wariat jaki. No może to bezrobocie, to jest też nie to bezrobocie, co pamiętamy, jest z lat 90., tak? Ja nie pamiętam, trochę coś innego, ja pan, nie pamiętam ja 90., bo jestem z 96. rocznika, ale słuchajcie, stolica bezrobocia, w której biedy nie widać. Kiedyś był taki materiał w konkurencyjnej stacji i no nie wiem, przejedźcie się i zobaczcie, jakie są samochody, sprawdźcie, ile jest samochodów zarejestrowanych średnio. Mi się wydaje, że to jest po prostu, no, w takich miejscach są też po prostu duże nierówności, bo rzeczywiście z jednej strony jedzie tu jakiś Mustang czy inna Tesla, a z drugiej strony też ten bidę widać, nie? No, lekko bidę widać. To jest małe miasto i tutaj nie będzie pracy dla samych kierowników i tak dalej. Poza tym ludzie by chcieli pracować, nic nie robić w tej pracy, dostawać nie wiadomo jakie pieniądze, a to jest małe miasto i albo się dokształć, rozwij swoje kompetencje, albo idź na swoje i zobaczysz, jak to jest na swojej firmie i jak to jest utrzymać tego pracownika. Ale tu bardziej się głosuje na PiS czy na Platformę? To myślę, że na PiS. Odnoszę takie wrażenie. Jestem bardzo pogubiona, jeżeli chodzi o te najbliższe wybory. A Pani na kogo głosuje? Kogo Pani wspiera? Jeszcze się zastanawiam. Między kim a kim? No, za dużej opcji strasznie nie mamy, ale coś wymyślimy. Jest dużo jakichś różnych obiecujących takich obietnic, ale niestety jak się spojrzy całościowo na różne partie czy rzeczy, które oferują, no to człowiek może się zawieść. Na przykład bardzo lubiłam oglądać pana Męcena, jeżeli chodzi o jego taki właśnie program związany z przedsiębiorczością, z tymi podatkami, ale jak później gdzieś tam dowiem się o jego poglądach na temat kobiet, na temat aborcji, no to jednak robi się człowiekowi przykro, że nie jest w stanie znaleźć czegoś, co całkowicie by mogło spełnić jego oczekiwania. No i na razie jestem w takim trakcie poszukiwania i nie znalazłam godnego kandydata. Także myślę, że postaram się to jeszcze zrobić i zagłosować na mniejsze zło, bo chyba lepiej mieć jakikolwiek głos niż żaden. Generalnie nie lubię PiS-u. Nie lubię PiSu. To jakoś tak, nie wiem, jakoś się... Okej, ale rozumiem, no ale to jedno, że pan nie lubi PiSu, ale dlaczego akurat pan wybiera Platformę, a nie inne partie opozycyjne? Znaczy, nawet jak się patrzy na tych ludzi z PiSu w telewizji, na tej wypowiedzi, na to wszystko, no to... Ciężko to tak powiedzieć po prostu. Pan bardziej nie lubi PiSu niż lubi Platformę. Dokładnie. Ale głosuje pan na Platformę. Dokładnie. Co mnie najbardziej przekonuje do Konfederacji, program, który jest oparty przede wszystkim na... Głównie proste podatki. Ja pracuję w urzędzie i nienawidzę urzędów. Nienawidzę po prostu urzędów. Jak idę do urzędu skarbowego, idę do urzędu, kiedyś jak szedłem do urzędu pracy czy coś, po prostu i jeszcze to ścinanie ludzi po prostu ze stołków, po znajomościach, kumoterstwo i tak dalej. No to Konfederacja by coś z tym zrobiła? Proszę pana, ja nie wiem, czy coś by z tym zrobiła, ale ma to w swoim programie wyborczym, a program to jest jedno, a to, co się dzieje później, to jest drugie. Jedni i drudzy, jedni byli przez 8 lat. Nakradli swoje, drudzy teraz, więc no uważam, że ani jedna, ani druga nie zasługuje. A ci, co by mogli coś zrobić, co są młodzi i naprawdę by mogli, no to mówię, no nie mają siły przebicia.